Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak sadzić niecierpki. Tutaj mam dwie doniczki. Tutaj widzę, że jest lekko przesuszone podłoże w tej doniczce po prawej stronie. Tutaj mam kolor czerwony oraz kolor różowy. Tutaj mam już przygotowane podłoże. Bardzo ważne jest, żeby to podłoże było przepuszczalne, próchniczne. No i musimy pamiętać też, że możemy na dno doniczki zastosować tutaj keramzyt, gdyż na przykład niecierpek nie lubi, gdy ma mokro, więc to musicie pamiętać o tym. Jeżeli ta woda będzie stała w jakiejś podstawce, no to te korzenie i ten cały tutaj system tych łodyg może Wam zacząć gnić. Co jeszcze muszę... Bardzo ważne, żeby tak naprawdę one miały wilgotne podłoże, ale żeby w tej wodzie nie stały. Co tutaj jeszcze mogę Wam dodać? Tutaj jeżeli chodzi o nawożenie ich, to tak naprawdę wystarczy nawozić je zwykłym takim nawozem do kwiatów. Ja tutaj stosuję taki nawóz uniwersalny do wszystkich kwiatów i on mi się bardzo dobrze sprawdza. I tutaj będą dwie takie doniczki właśnie umieszczone. I do tego mam jeszcze tutaj roślinkę fuksję mam, więc tutaj też ulokuję ją jakoś na środku. Ona jest jeszcze mała sadzonka, ale myślę, że wkrótce będzie większa. Najpierw sobie tutaj zrobię dołek, tak żeby mi ta doniczka się mniej więcej zmieściła. Jeszcze trochę. Dobra, teraz wyjmuję, lekko dociskam, żeby to korzenie, to całe podłoże wyszło z doniczki. Zobaczcie, ono nie jest jakoś bardzo mokro tutaj, jeżeli chodzi o to podłoże, więc zaraz po posadzeniu będę musiała podlać tą roślinę. Umieszczam tutaj, dosypuję po bokach. Mniej więcej tak umieszczam, że tak samo jak ten niecierpek rósł w tej donicy, tej mniejszej. No i tutaj umieszczam sobie też fuksję. Tak samo na takiej wysokości. Te niecierpki i fuksje tak naprawdę lubią stanowiska takie cieniste, półcieniste. Ja mam tak teraz umieszczone, więc u mnie się sprawdzi. Jeszcze mam begonie wiszące. Kto ogląda mój kanał, ten wie, że tak naprawdę też mam begonie wiszące, gdyż sadziłam je do doniczek. Tutaj też umieszczę. Tylko dociskam, obsypuję ziemią i jeszcze to wszystko za chwilę podleję i tak naprawdę kompozycję już mamy gotową, żeby umieścić je na tarasie lub balkonie, jeżeli mamy takie stanowisko odpowiednie dla tego rodzaju roślin. Także to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.